Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mister Adamo 15 i to jest gra Warhundert. Nowa, fajna gierka, podoba mi się. Polatamy sobie troszeczkę z samolotami. Tu mamy oczywiście te dywizje całe. Może polecimy tymi. Klikniemy sobie do boju. Dzisiaj wyszedł nowy paczek, zauważyłem, bo troszeczkę musiałem poczekać, zanim nagram ten odcinek. Nawet fajnie w ogóle zmienili to, ładnie wszystko wygląda. Dźwięki całkiem w pompkę. I co najlepsze, że nawet ta gra jest całkiem tak ciekawa w środku, tak? Że latasz sobie i realistycznie to się dzieje, tak? Naparzasz w niego, to ktoś ginie, a nie jak walisz kogoś, a tak jak było, tak jest, co nie? Tu możemy zmienić sobie amunicję. Ja wezmę sobie zaskoczenia. Jakoś podoba mi się ta amunicja. Jak ktoś nie widzi, jak strzelam do niego. Ale wiadomo, strzelasz, to znaczy, że możesz wygrać. Mamy chyba Stalingrad, jak dobrze zauważyłem. Najważniejsze, żeby zniszczyć te kropeczki tam w oddali. To jest podstawa. Ja lubię się pobawić. Jeszcze nie wiem, co zrobić. Czy najpierw polecieć na samoloty, czy od razu na dół lecieć. Zobaczymy. Bronek. Bronisław Malanowski. Mam chęć zobaczyć. Jeszcze trzeba troszeczkę. Nie strzeliłem w niego, niestety. Troszeczkę poturbowałem tutaj. Ale będą we mnie atakować teraz. Baza. Haczyłem w coś. Ale udało mi się. Ale coś zajebałem jednak. I tak będzie zaraz po mnie. Już. A no tak, moc silnika stracona. Chociaż udało, żeby mi się coś udało wykręcić. Jeszcze coś strzelić przed zniszczeniem. Kurwa, nie udało się. Ten Ignacy za mną leciał jakiś. Ale fajnie. Pierwszy stracony. Kurwa, za bardzo źle wyczaiłem moment lądowania. A, to jest ten wolno obracający się. Całkiem fajnie. Dobra, lecimy teraz samolotem może troszeczkę. Jeden cel jakiś tam zniszczyłem. Nie wiem, myślę, że wam się to będzie podobać. No, jest, zapaliło się. O, jestem ciebie blisko. Trafiłem gościa. Ach, przefrunął. Spadamy, bo tu ktoś za mną jest. Ostre przeciążenie i napierdalamy. Patrz, kurwa. Kurwa, amunicja mi się skończyła. A ile to można napierdolić amunicji? Gościa i gościu żyje. A ile jest w magazynku? Chciałem go przestraszyć. Jest dobrze. Pamiętam swoje pierwsze chyba 6 czy 7 bitew. Miałem takie banalne. I prosto we mnie. Ale co najważniejsze, że ja się rozwaliłem i on też, więc 2 do 1. Bomba? Nie mam bomby, szkoda. Ma kolejna. O, dobra. Do boju. Lecimy dalej. Mam aż 6 samolotów w jednej bitwie do wykorzystania. Jeszcze ogólnie muszę troszeczkę zobaczyć, o co chodzi w tej grze. Znaczy wiadomo, o co chodzi w tej grze, ale jak się tam bawić troszeczkę, bo ja przeciążenie jebłem. Jak tam te tiery robić i tak dalej, ale go porozstrzelałem. Co moi? Ale przeleciałem nad tym. Jeżeli... Dobra, czas na cele naziemne. Trafienie chociaż. Zapierdalać chociaż do artylerii, żeby dojść. Dobra, to ja zaraz porozpierdalam. Będę ryzykował. Jestem daleko. O kurwa, ale zajarzył ktoś, że ja tutaj atakuję.
Kolejna jednostka zniszczona. Uff, tu jakiś jest luj. Trzeba napierdalać jak można. No jak na złość mi się skończyła amunicja. Spadamy. No, jakieś pierdolne przeciążenie pewnie. Kurwa, co za chuj za mną leci. O, jest jakaś artyleria. Kurwo, jebana. Dupę ruchana. Drugoholizm. Jakieś kurwa papuszki nierozłączki latają razem. Dobra, brązowym lecimy. Jest ładnie, jest ładnie. Ale musimy rozpierdolić, no nie mogę pierwszą bitwę na wizji przejebać. Przecież naszych to kurwa coraz mniej tu się robi. Dobra, lecę na Bronka Malanowskiego, chociaż on tu już jest kurwa prawie wykończony. Ale poleciał, zakurzył mi skurwiel wszystko co mógł. Jeszcze żyje? Lubię robić te przeciążenia. Dobra, i tak już leci w dół. Już go nie ma. Lecimy tam na tą wojnę najważniejszą. Tu jest jakiś... Kurwa, jakiś mój tutaj. Dobra, to są jacyś. Cel naziemny, no to napierdalamy w niego. Iu, kolejny cel. O, jest artyleria. Ja uwielbiam napierdalać w artylerię. Podoba mi się ta gierka. Grałem dużo w WOTA, ale ta gierka mi bardziej przypada do gustu. Może jest troszeczkę łatwiejsza, bo od WOTA. To, że przejęliśmy inicjatywę, bardzo się z tego cieszę. Kolejna artyleria. Było zjebana. O, ho, 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 ho. O, ale mnie rozjebali. No, tak to się gra w trójkę, no ale całkiem spoko. Jest ładnie. Rozjebałem. Tak, z 2-3 cele naziemne. Ale żadnego samolotu. Ta gra jest tak uporczywa, że... Jeżeli zajebiesz dużo samolotów, to będziesz wysoko. Pamiętam, że chyba zabiłem raz 9 tych celów naziemnych i żadnego samolota, tam kilka uszkodzeń, jakieś pierdolnięć i tak dalej. I pamiętam, że byłem dopiero 5 czy 6, chociaż najwięcej celów skasowałem. Kurwa, dobra, idziemy do tego. Oczekiwanie na wyniki i wygraliśmy. Przeciążenia porobiłem na koniec bitwy, ale wygraliśmy to chyba jednym albo dwoma tymi działami. Czwarty w drużynie, całkiem ładnie. Sprawdzimy sobie wyniki. Statystyki graczy, 4 razy mnie zajebali. Skasowałem 2 asysty, 6 celów naziemnych, jest git. Zrobimy sobie badanie silnika. Kupimy skrzydełka. Oho, już badań nie mogę porobić. Zakończ. Okej. Kupimy sprężareczkę. Mało mamy badań, ale coś tam zawsze zrobimy. Okej. Gwiazdka zbita. Tym bym jeszcze poleciał. Myślę, że tak dwie bitwy na odcinek trzeba zrobić. Może się uda. No i jakiś nowy filmik trzeba wymyślić. Nie wiem, myślę na temat Counter-Strike'a Global Offensive. Tylko, że jestem chujowy trochę w strzelaniu. Ale to możecie się pośmiać, może to zrobię. Na święta może tak, do świąt niedaleko, więc liczę, że do świąt jeszcze wyjdzie taki odcineczek. Jeżeli
troszeczkę się będę chciał pobawić. Dobra, lecimy do boju. Nie wiem, czy pierwszy raz nie jestem na tej mapce, ale co najlepsze, jakaś bitwa. No tak, na cele naziemne, pola ryżowe. No dobrze, chwilę, ruszamy i ogień. Lecimy moim kropeczkowym. Kurwa mać. Błędne te pola ryżowe. To jest fajnie, bo można się pochować trochę. Nie wiem, w ogóle ten ryki tego silnika samolotu. Ciekawi mnie w ogóle, jak mnie słychać, bo nie sprawdzałem tej gry nigdy wcześniej. Tam chuj chce zajechać od boku. Brak rakiet. Brak łap. Lubię z ciekawości sobie sprawdzać. Pójdę na tego skurwiela, bo on to będzie moich chciał zajechać. ...9G przeciążenie, uff. Naprawdę? Pozwoliłem sobie, kurwa, samolot, bo zrobiłem przeciążenie, Boże. To dojebałem. Dojebałem do pieca. Ten pojechał na całą gwardię tutaj. To przez ciebie, chuju mały. A będzie napierdalał ich tutaj. Chyba bomby zrzuca. Dobra, spadam w dół, bo przecież. Nie będę teraz czekał. Ja nim spadnę. Kurwa, coś mi się odpaliło? No, od wiatru. Ach, tak. Wylądowałem sobie na nóżkę. A się w ziemię ponapierdalam. Dobra, 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 zmieniamy. Start tej bitwy był bardzo chujowy dla mnie. Jeden zgon, ale mam jakieś punkty tutaj. Dobra, już, dawaj, kolejny, kolejny, bo ja nie mam czasu. Mamy tu też bombowca. Będziemy napierdalać bombami. Ale musimy najpierw wejść do bitwy kolejnym samolotem. On już leci, ale jeszcze możemy go zestrzelić. Kurna, jak teraz akurat. Ile to trzeba strzałów oddać? Kurwa, leci taki chluj i go nie zestrzela, przecież 500 magazynku muszę na niego. Dobra, nie będę się z tobą bawił. Lecę tędy. Nie wiem, czy on mnie tutaj nie będzie. Ale kurwa, uparłem się na niego i go nie zestrzelę. Skończy się, przecież to mnie wkurwiałby tak latać wolno. No. Opuści samolot 5 sekund, niecałe. Ale fajnie, uradowałem się. Dobra, lecimy bombowcem. Jako przedostatni samolocik w tej bitwie. Fajnie, bo to można też z tyłu atakować. No dobrze, widzicie, jak to fajnie wygląda?
Dobry bombardier. Dobra, to nie, tym bombowcem gdzieś polecę. Dobra, lecimy tutaj chociaż. Przecież nie, tu jest coś jeszcze ich. Czy bomby poleciały? O! Dopiero teraz te bomby wylądowały? What? Trochę one leciały. Zablakło bomby. Nie no, ciekawe, bombowcem tak długo jeszcze nie przeżyłem w żadnej bitwie. Jest powolny. O, ale mnie rozpierdoli zaraz. Co za kurwiarz mały. Kopce się, kopce się. O, bomba. Jestem kurwa tak zmasakrowana i tak cię będę gniótł. Patrz, jakiś mnie zepchnął. Ale nie, no, w ogóle tak zamyśliłem się w ogóle pod koniec tej walki tym śmiesznym tu z tyłu. O, lol, ol, olu, olu. To też mi się zaczyna podobać. Jest dobrze. Ale jest za dużo, no, no niestety przegramy tą bitwę z pewnością. I, ale lecimy w dół, zmienić prędkość. No przyjadę wolno. Wyciągam tylko 100%. Przydałby się tam przecisnąć już na tą dróżkę. Zobaczymy. Będę chciał. Ole, ich tu teraz się zło zrobiło. Dobra, lecę i tak nas od ogień, tak nas jest mało. Więc no niestety coś muszę z tym zrobić. Pilnują ich tam. Jeżeli znajdą mnie, że ja lecę tam. Ole mnie fajnie roztrzaskał. Prędkość krytyczna. Ale mnie wkasuje. Łooo, kabum. Ale mnie męczył do końca. O, ładnie, ładnie. Fajnie, 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 fajnie. Podoba mi się ta gra. Jest całkiem fajna. Jeżeli chcecie więcej, popkujcie, subujcie. Na pewno będę nagrywał dalej, jeżeli będzie wam się to podobało. Jeżeli chłopaki... O Jezu, ale go skasował. Jeżeli chłopaki będą mieli czas, na pewno zagrają ze mną. Liczę tu na temat Brączka, Mikiego. Paka Skader ma też to. Ktoś tam ma na pewno. Liczę, że będzie wam, że spodobała wam się ta kolejna seria. Jeżeli chcecie więcej, łapkujcie, komentujcie, oglądajcie. Na razie, pa.